Witajcie serdecznie we wtorkowy poranek. Zabieg regulacyjny w rzepaku, w sumie fungicydowo-regulacyjny, 170 litrów na hektar, jak widzicie, takie parametry mniej więcej oprysku mam. Strasznie tłuczę w ciągniku, no taki urok siewu pasowego, gdzie ścieżki robimy w tych, można by to nawet nazwać, redlinach po siewniku, no jest niestety nierówno. Zabieg jeden chyba z tych ważniejszych, jak nie najważniejszy, chociaż tu ciężko dyskutować, który jest ważniejszy. Natomiast też na pewno jest tak bardzo istotny też jak zabieg w pszenicy. Chronimy tutaj łodygi rzepaku przed infekcjami chorobowymi, ale również przed szkodnikami, które w tym okresie mogą dużo szkód narobić, a te szkody będą widoczne dopiero gdzieś tam przed żniwami. No, myślę, że w momencie kwitnienia będziemy widzieli jakieś już uszkodzenia i niestety zniżka plonu może być bardzo widoczna. W zabiegu Tilmor w niemal pełnej tej zalecanej dawce, do tego chyba 1,5 litra agrosorbu, kilogram greena borowego, kilogram greena rzepakowego. I tutaj daję, poczekajcie na szkodniki teraz, zamiennie, tak jak było wcześniej robiłem, tym Silvium Energy, tak? Nie pamiętam, co się dokładnie nazywa. Sival, no tym tą nowością, Sivaltum chyba Energy. Teraz robię tutaj, kurczę, jak to się nazywało, zaraz sobie przypomnę, poczekajcie, dajcie chwilkę. Ojejaś, Carnadine, o, no, Carnadine przecież. Także no, rzepak prezentuje się dobrze. W tym miejscu mamy dekalbowskiego. Czekajcie, wiecie, jak to się nazywało? Tak, nie Exima, tylko Excited, tak? Dobrze mówię, Exciteda bodajże. Już łodyga, no, można tak powiedzieć, ale pęd wydłużony. Wyskoczył nam na jakieś 15 do 20 cm. Wiadomo, to też zależy od roślin, więc no nie jest to jakoś, nie wiadomo, późno, żeby już nie przesadzać. Natomiast jest to dobra faza do wykonania tego zabiegu, odpowiednia. Tym bardziej, że jest ciepło i ten rzepak będzie naprawdę rósł. No i stąd decyzja o zabiegu. Przymrozków żadnych nie było, przymrozków nie zapowiadają. Natomiast zapowiadany jest deszcz dziś po południu, czy też pod wieczór. Jutro jakiś tam opad również, także no myślę, że ten zabieg jak najbardziej warto zrobić. No i to będzie z tego pola na tyle. No i kolejny raz trzeba porobić przemeblowania. Przede wszystkim muszę przeczepić sobie obciążnik. Ten pójdzie do siódemki, ten, który jest w siódemce, pójdzie do 6.6. Zaraz odczepiam rapida, zaczepiam rozsiewacz, odczepiam opryskiwacz, niestety bez mycia, bo po prostu nie ma na to czasu. Ostatnio mam bardzo dużo wyjazdów z dziećmi, po lekarzach i tak dalej. Dzisiaj niestety też, no nasz najmłodszy ma zapalenie płuc, więc no, a trudno, to jest tam moja sprawa, nasza w sumie, ale no nie ma czasu na umycie i tutaj nie ma co dyskutować. Gdybym miał czas, to wiadomo, że ciągnik bym umył, bo nikt nie chce w syfie pracować. No ale że jest tak, a nie inaczej, to tyle. To tak w ramach jakiegoś tam wytłumaczenia. I teraz tak, bierzemy się za... Który to? Odczepienie sobie tutaj wszystkiego. Zaczepiam zaraz do siódemki kultusa. Następnie, tak jak wspomniałem, odczepiam 6.6. Ja trochę do tyłu. Odczepiam sobie 6.6, zaczepiam rozsiewać. Będziemy rozsiewać mocznik pod kukurydzę. No nie dzisiaj, ale już muszę sobie wszystko przygotować, ponieważ poniedziałek, dzisiaj mamy piątek, poniedziałek, wtorek mnie nie ma, w środę chcemy rozsiewać, rozrzucać obornik, więc muszę we wtorek wieczorem, jak przyjadę, pojechać i rozsiać. O, chlebodawca pojechał. Rozsiać, więc muszę już dzisiaj to przygotować. A jeszcze mam naprawdę sporo innych prac, więc to musi być wszystko przygotowane, ogarnięte. No jest tej roboty, kurde, wiosna się zaczęła, jest tej roboty sporo.
w hali by się przydało porządek zrobić, bo już jest taki bałagan, że ja sam nie mogę na to patrzeć. Ale no, no nie ma, przydałby się taki jeden przynieść, podaj, pozamiataj, powiem brzydko. Przydałby się. Ale trudno. Poradzimy sobie. Z opóźnieniami pewnie pewne rzeczy zostaną wykonane, jak tak właśnie, tak jakieś tam porządkowe i tak dalej. Ale będą zrobione, także... No jeszcze do domu. Musimy tam, wykopane mamy wodę podłączyć, to dzisiaj chyba podłączymy tę wodę. Z racji tego też mówię, że tutaj trochę tych różnych innych prac jest. Wszystko by się przydało umyć, tego by się przydało umyć, tego by się przydało umyć. Siewnik, opryskiwacz, tamten ciągnik. To wszystko syf, kiła i mogiła. Na szczęście był Przemek, bo wymienili mi chłopacy tam instalację wodną, częściowo, w napie. Tam, żeby można było większą wydajność osiągnąć. No i coś tam z ringami tymi oryginalnymi było nie tak, które przeciekało. No i co Mateusz zrobił, dokręcił na siłę. Potem nie mogłem odkręcić. No ale odkręcenie to jest jedna rzecz, ale druga, no sam problem, że ciekło. Więc zadzwoniłem do Przemka. Przemek był w okolicy. Przyjechał, ogarnął. Przywiózł jakieś inne o-ringi. I jest po problemie. Co ciekawe, w RS-ie mnie nie leciało. Ale jak zacząłem opryski, to zaczęło to cieknąć. Więc no Przemek mi to ogarnął. Tutaj to naprawdę, jeżeli chodzi o Przemka, jego fachowość, to kurczę, życzyłbym sobie takich serwisantów. No i w sumie takich jak mój majster ciągnika, Robert, to też, to są naprawdę... No nie spotkałem takich, szczerze, chyba lepszych serwisantów. Albo może inaczej, nie współpracowałem z lepszymi. O, także dla nich tutaj mała reklama, niech mają chłopaki. Bo naprawdę robią dobrą robotę, kurczę, znaczy dobrą. Wydaje mi się, że to powinno być tak normalnie na co dzień, że po prostu tak powinni działać serwisanci i my teraz to, co powinno być standardem, normalnością, uważamy za coś niezwykłego, a niestety wiemy, jak to często bywa z serwisem. No ale jest, na pewno jest już lepiej w tym, przynajmniej w naszej okolicy wiem, że jest to całkiem ok, jeżeli chodzi na przykład o John Deere'a, tutaj serwis też fabryczny, też całkiem dobrze, prężnie działa. No ja na szczęście mam tutaj tych swoich zaufanych mechaników. Dobra, odczepiam i biorę się dalej za robotę. Można by rzec, że mamy idealną wręcz pogodę do rozsiewania nawozów, tym bardziej mocznika. Oj, tu była kiedyś, niedawno, w zeszłym roku kopana linia wodociągowa nowa. Popaduje sobie deszczyk, wysiewam mocznik pod kukurydzę, 150 kg na hektar. Do tego będzie jeszcze polifoska szóstka i obornik kurzęcy i to ma nam wystarczyć na plon 10 ton, a myślę, że jak pogoda pozwoli, to i lepiej. Około 15 na godzinę, aj, rozmazuje się, 15 na godzinę jest to pole po oborniku, po międzyplonie. Powiem wam, że sporo z tego międzyplonu jeszcze się ostało. Przez przypadek wyłączyłem nawigację i mi zamiast zapisać, to mi przepadły granice pola, więc będę musiał ręcznie tutaj wyłączyć. Dosyć jest nierówno, nie powyżej 15 na godzinę ciągnik zaczyna nam trochę wężykować, no ale wydaje mi się, że i tak jest to całkiem ok prędkość jak na taką uprawę po właśnie jakby no na to, że pole jest po głęboszu, to jest spoko, to myślę, że naprawdę nie ma co narzekać na tą prędkość i na jakość prowadzenia. Sporo samosiewów zboża, pszenicy, ale jeszcze oj, przesadziłem, kurde, 18, to nie, to już bez przesady. Niestety też i miotła, niestety też i stokłosa. Facelia też się trafia, tak jak widzicie, jakieś tam samosiewy rzepaku. Także no, niezły miszmasz. Chciałem tutaj zaaplikować Roundup, niestety.
No nie było mnie w domu, nie miałem kiedy tego zrobić, wyjazdy z dziećmi po lekarzach, szpitalach i no niestety dni uciekły, jutro rozwozimy obornik, dlatego też dzisiaj nawóz, żeby później już po oborniku nie jeździć, bo to wiadomo, raz, że szkoda jeździć po tym, a dwa, że jakbym jeździł po kurzaku, no bo to by ciągnik śmierdział, wszystko by śmierdziało, a tak zrobię to sobie teraz przed siewem, no przed siewem obornika, jeżeli można to tak nazwać. No idealnie ten deszcz pada, żeby to była na azot na N2, przepraszam, znaczy ile tu samosiewów, ile jakiejś tej rzodkwi rośnie. O, nie fajnie, a rzepak tu był 3 lata temu chyba, także albo 2, no nie wiem. No, także jakby tutaj druga dawka azotu była rozsiewana, no to można by powiedzieć, że no warunki wymarzone wręcz. No, ale to pod kukurydzę też nie źle się rozpuści, nie będzie takich strat. Także tylko się cieszyć. No, z drugiej strony wyjątkowo w tym roku chyba na brak opadów narzekać nie możemy, a wręcz chyba w drugą stronę.